Cześć, tu Remiko z Blaha Komiksy. Zapraszam Was na kolejny przegląd komiksów od Nagle Comics. Dzisiaj skupimy się na październiku 2023 i będziemy mówić o Junkyard Joe, pisany przez Jeffa Jonesa, Luther Strode, napisany przez Justina Jordana oraz drugi tom Saint Elm, napisany przez Sergia Leymana. Zapraszam do oglądania! Dobra, zaczynamy od Junkyard Joe. Jest to drugi tom z cyklu Bezimienni. Jak zapewne zauważyliście w Geigerze, to jest wcześniejszy komiks tego cyklu, który ukazał się również nakładem Nagle Comics. Jest taka pewna mapka, oś czasu, która pokazuje nam różne imiona, nazwiska. I to było takie fajne prowadzenie. Poznaliśmy tam pewnego bohatera i tu mamy kolejnego. Tym razem to jest tajemniczy android, którego zostajemy w Wietnamie przy pewnej grupie żołnierzy ratującego jednego z bohaterów. To się później przeradza w pewną zażyłą znajomość i duże zmiany w samym, no właśnie, nie wiadomo jak to nazwać, oprogramowaniu, technicznej duszy Junkyard Joe. No właśnie, tu zbadzą dużo tajemnic. Tak naprawdę nie wiadomo, kim jest ten Joe, co może, co się dzieje w jego wnętrzu i co nim motywuje. O ile można tak powiedzieć, ponieważ to jest maszyna. I tu zachodzą bardzo różne procesy w jego głowie, o których nie mamy pojęcia i możemy tylko domniemywać. Z drugiej strony widzimy ludzkie reakcje na jego postać, na jego jesteństwo, które jak najbardziej są czułe, opiekuńcze, zaskakująco dobre. W mojej opinii bardzo dobra lektura, czytająca się diablo szybko, pokazująca, że świat rozrywki może przekazywać wartości, które powinniśmy pielęgnować i mieć w sobie. Podstawowe wartości, takie jak miłość, opieka nad bliźnimi. A jak wyglądają rysunki? Zapraszam na prezentację w warstwie graficznej. Junkyard Joe jest ilustrowany przez Gregory Franka, znany amerykański rysownik, który rysuje opowieści superhero w większości, często łączony właśnie z Geoffem Jonesem. Występował w Zegarze Zagłady, ten duet, jeśli dobrze pamiętam, tak. Rysunki są różne, bo to na przykład jest odzwierciedlenie komiksu, czy też animacji, w której występuje główny bohater, ale tu zaczynają się piękne, realistyczne rysunki z licznymi detalami. Tutaj Gary Frank jest po prostu mistrzem w tym oddawanie emocji, rzutowanie, akcja, to po prostu jest wow. Spójrzcie na te emocje, które wylewają się z twarzy postaci, są po prostu niesamowite. Ta mimika tu jest naprawdę bardzo fajna krecha, fajnie to się czyta i dużo to widać. Lubię kreskę tego autora, zapewnia zawsze fajną rozrywkę, podobnie jak scenariusz Jeffa Jonesa. To jest duet idealny w kwestii rozrywki. Są też tu liczne dodatki w postaci okładek, jak i dedykacji dla weteranów, wspomnienia związane z żołnierzami. To jest bardzo fajna ciekawostka, ponieważ historie tych ludzi naprawdę są przejmujące i radzę Wam wszystkim zapoznać się z nimi. Coś jak kampania braci. Junkyard Joe. Luther Strode Justina Jordana to jest... Mówiłem o poprzednim komiksie, że to rozrywka. A tu mamy rozrywka przez bardzo duże R, ponieważ jestem praktycznie pewien, że 60% tego komiksu to jest czysta bijatyka, naparzanie się i bardzo to mocno przypomina Johna Wicka w swojej, to powiedzieć, fabule, to niekoniecznie jest fabula, to jest nieustająca akcja i Luther jest bohaterem, który nabywa pewne specyficzne zdolności, przeczytawszy pewne wskazówki. Dzięki temu uzyskuje pewne moce, ale też zostaje dostrzeżony przez specyficzną grupę ludzi, mających kilkutysięczne doświadczenie, milionowe lat, mówiąc w skrócie, bardzo długie. Zaczyna się wielka bijatyka i to jest zbiór trzech tomów. Pierwszy tom jest fajnym wprowadzeniem. Drugi tom to jest nawalanka. Trzeci tom daje nam podwaliny pod finał i wyjaśnia lore tego świata, pogłębia ma znakomicie. Co zostało uczynione w tomie drugim, który jest tak tomem przejściowym. Dosłownie wziął i nie ma go. Tak szybko mija, zabili go i uciekł, mówiąc dosłownie. Czy zatem da się coś z Luther Strode wynieść więcej niż tylko rysunki, które pokazują, można się efektownie bić?
Myślę, że tak. Mitologia z samego komiksu jest ciekawa, chociaż nie powiedziałbym oryginalna. Jest to zlepek różnych pomysłów, ale okazanych w inny sposób. I to właśnie jest to ciekawe. Niekoniecznie liczy się pomysł, ale sposób jego wykonania. I ten sposób wykonania kupuję. Bawiłem się świetnie. To jest komiks, który zaprawił mi bardzo fajny wieczór. Świetnie się go czytało. Nie uważam, że zmienił moje życie, ale jednak czuję się, że to był dobrze spędzony czas. A teraz zobacz, jak to wygląda na rysunkach. Luther Strode to jest naprawdę opasły komiks. Są trzy tomy pomniejsze, zebrane w jeden opasły omnibus. I tutaj krecha autora Treat Moore jest kreskówkowa ewidentnie i jest bardzo artystyczna. Momentami to jest chaos i to bardzo mi przypomina właśnie Leymana z Chu. Tak, dokładnie. Momentami tu się wdziera bardzo dużo chaosu, dużo rzeczy się dzieje. Trzeba uważnie śledzić niektóre rzeczy. Tu jest brutalnie, mega brutalnie. Dużo krwi się leje. Też próbuję znaleźć jakąś scenę. O właśnie. Tu jest chaotycznie się dzieje. Tutaj się przemiesza szybko postać. Nie do końca mu się udało uchwycić wszystkie niuanse związane z tym, że te postaci walczą szybko. Chyba, że miało być pokazane właśnie, że to jest chaotycznie. Bo to jest tutaj pokazane i też nie do końca wiadomo, co się dzieje. Krew tu się leje hektolitrami. To trzeba być przyzwyczajonym do takich zabiegów, do tej fabuły. I tutaj, o, widzicie, kolorystyka również fajna. Zresztą to jest pokazane, kolorysta jest wymieniony w trzecim miejscu. Felipe Sobriero. Fajna rzecz, rozrywkowa. I rysunki lekko chaotyczne, ale przyjemne do oka. St. Elm to jest zakręcony komiks i tu nie będę tego ukrywał. Dostaliśmy drugi tom, w którym dzieje się... Trudno to opisać. Mam wrażenie, że to jest komiks, który powinno przeczytać się w wydaniu zbiorczym naraz. Żeby mieć początek, rozwinięcie i zakończenie i wszystkie te tajemnice włapać stopniowo na przestrzeni 5 spanowanych tomów. Tu dostajemy pewien fragment tych zagadek, budowy świata, które jest skomplikowana, wyjawia nam małe fragmenty, które w przyszłości wyjawią nam, jak faktycznie funkcjonuje ten świat, lub też nie. Porównanie do Twin Peaks jest tutaj na miejscu, jak najbardziej, ponieważ Serge Lehman świetnie kreuje atmosferę tajemniczości, powoli ujawniając wszelkie sekreciki, informacje, tak naprawdę trzeba wyłapywać w każdym momencie, bo to może okazać się przydatne w przyszłości. I ta tajemnica połączenia z brutalnością tworzy bardzo specyficzną atmosferę, również podobną do serialu, filmu Fargo, który mamy okazję śledzić na ekranach swoich telewizorów. Tajemnica, brutalność plus cała atmosfera lekko oniryczna. Są to bardzo dobre składowe ciekawych i wciągających opowieści, bo ja jestem niesamowicie wciągnięty. Jestem ciekaw, co się wydarzy dalej. Ale zaznaczam, wolałbym wydanie zbiorcze. St. Elm i Frederick Peters to jest fenomen dla mnie. I cieszę się, że wydawnictwo nagle zdecydowało się na matową kredę, ponieważ chodzi przede wszystkim o te neonowe kolory, które są tak fajnie nałożone w których miejscach. Tu mam takie wrażenie, że przydałyby się nawet okulary 3D, żeby zobaczyć niektóre efekty, ale o, spójrzcie na to. Jakby to było na połyskującym kredzie, to by się po prostu pewnie odbijało tak głupio jakoś, nie byłoby tego widać, a tutaj fajnie gra światło i kolorysta tu miał bardzo fajną, dużo roboty i to opłaciło się. Od przeróżnych krajobrazów zimowych, poprzez pomieszczenia, to jest fajna rzecz, naprawdę. Powtarzam słowo fajne, ale jestem zaroczony tymi kolorami i to oprócz fabuły tajemniczej, to kolory są też świetnie nałożone. O, spójrzcie. To nie końca są postaci realne, ta krecha nie jest realistyczna, bardziej kartunowa. Minimalne rzeczy, widać na ich twarzy minimalną mimikę, ale bardzo dużo się dzieje pomimo tego. St. Elm, tom drugi. Dziękuję wam za uwagę. Pewnie już przeczytaliście te komiksy. Podzielcie się swoimi uwagami, co o nich myślicie, które z nich czytaliście.
A już wam mówię do widzenia i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie!